Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Tilgar, cześć, ja dzisiaj zapraszam was do następnego oglądania Telkę razem w Prypeci. Miałem taki fajny głos, bo miałem głowę blisko mikrofonu. Pip! Dobra, moi drodzy widzowie, następny odcinek Telkę razem w Prypeci, tym optymistycznym jak do zawsze na moim kanale, optymistycznie że z Tilgarem. Zaczynamy, mimo że tutaj była wielka tragedia i itd., to gramy. Moi drodzy widzowie, tak jak mi kazaliście, mi zarobić 100 tysięcy naszych polskich jakże rubeli, mogły być polskie wkrótce. Tak więc, zgodnie z waszymi podpowiedziami, pospałem tutaj dobre 40 minut, tutaj klikałem tylko i wyłącznie F i spać, żeby zdobyć te głupie apteczki, które sobie teraz sprzedamy i zarobimy wreszcie ponad 100 tysięcy. Wiem, że nie powinienem sprzedawać do zwykłego handlarza tych rzeczy, ale najwyżej w świecie nie chcę się już dalej chodzić. W dzisiejszym odcinku poznamy sobie pana Srokę, czy też pana Flinta. Dostaliśmy od pana Jakuba Miącza do Skora i jeszcze od jednego widza, którego nie znałem wcześniej i nie pamiętam jego nazwy, bo pierwszy raz uaktywnił się na moim kanale, tak więc bardzo cię przepraszam, zapomniałem twojej nazwy, nie zrobiłem zdjęcia, tak więc mam nadzieję, że mi wybaczysz. W każdym razie trzy osoby dały mi podpowiedzi co do pana Sroki. Mamy misję, aby znaleźć jakiegoś tam stalkera, który jakoś się tam nazywa i on sobie po prostu ze Skadowska polazł. Teraz po prostu Janowie ma tam siedzieć i w tym Janowie jakoś ma żyć. Narzędzi podpowiedzieliście mi, za co wam dziękuję. Oj, sobie zostawmy może tak 10. Proszę bardzo, mamy 100 tysięcy rubelsów. No, 115 tysięcy rubli, no to jechać. Udało ci się zdobyć osiągnięcie bogaty klient. No to jestem bogatym klientem, moi drodzy widzowie. Również mnie schejciliście za to, że wywaliłem jakże przepiękne G3, które było podobno Ulzo i Zable, Super Extra Bayer, jolololo. Gdzie zniknął Sęk? Właśnie czekajcie, bo tutaj z Sękiem miałem misję. Nie ma Sęka, Sęk sobie już poszedł, no to spadaj. On mnie ukłamał, że zajumałem mu broń. Że broń, którą kupiłem, to była jakaś ukradziona. Dobra, czekajcie, moi drodzy widzowie, dzisiaj Janów, dzisiaj pan Srokka, to jest o wiele ważniejsze. Ile za poprowadzenie? No 1000 kasy, jak ja mam 120 tysięcy, no proszę was, no. Dzięki wam bardzo za tą podpowiedź. Kto o niej nie wie, to chodzi o to, żeby po zrobieniu jakiejś misji tutaj właśnie w Skadowsku, z odnalezieniem chyba detektora, czy jakiegoś stalkera, jeśli tego stalkera było, prawda? Jakiegoś tam stalkera, właśnie... Dostajemy taką misję, że co się prześpimy jeden dzień, żeby na następny dzień po prostu się naspać, wyspać. Dostajemy medykamenty w naszym schowku i te medykamenty sobie sprzedajemy, za co można zrobić nieskończoną ilość kasy. Bo ja tutaj spałem chyba już... O Jezus, joj, mogę tutaj dopiero... No, ale to światło wygląda, spokojnie. Tak więc, moi drodzy widzowie, właśnie te rzeczy mogą sobie sprzedać. Ja przespałem chyba 600 dni albo 700, nie wiem, serio, dużo. Ale bądź tutaj jest stalker, mimo że to jest super ekstra gierka, to na zwyczajnie świecie... Chodź tu. Tam mutantów, ani innych anomalii. O, Flint! Cicho tam, jak na cmentarzu. Dobra, moi drodzy widzowie, powiedzieliście mi, że to ten noob jest tym noobem, którego właśnie szukam. Bla, 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 bla. O, Sęk! Sęk tutaj przyszedł. Ale fuksa miałem przypadkowo. A o czym ty mówisz? Nigdy się nie zadrzewa, że ma nierówno posługi. Spadaj, koleżko. W porządku, na razie. Dobra, nie wiem o co chodzi. Sęk sobie poszedł. Ja tutaj mam panem z Flintem pogadać, ale on mi tylko gada o tym, jak rozwalił. Opowiedz mi o swojej wyprawie do oazy. Byłem pierwszym człowiekiem, który dotarł do oazy. Nie ma nie mutantów, ani anomalii. Tylko cisza i spokój, artefaktów tam jak mrówek. Do wyboru do koloru. Byłem w oazie i wcale tak nie wyglądasz. Zjeżdżaj! Fałszywe zasługi, rozpraw się z Flintem. Tyryryryry. Moi drodzy widzowie, nie wiem w ogóle o co chodzi. Ja wiem, że to jest pan Sroka. Ty nie byłeś w oazie, szmato jedna, ja byłem w oazie. Cześć, słuchaj, mam taką sprawę. Czy znasz stalkera, który nazywa się Droga? Nigdy o nim nie słyszałem. Cześć. Szukam stalkera, gdzie znaleźć Sęka? Zapytaj za to nie często. A ja już go znalazłem. Gdzie tu znajdę narzędzia? Dobra, nieważne. Słuchaj, mam taką sprawę, nieważne. Mam do ciebie pytanie. Pracę, no cóż, a któż mógłby to być? A któż miał to wiedzieć, no? Dobra, moi drodzy widzowie, czekajcie. PDA, dziennik misji. Rozpraw się z Flintem. Flint wyraźnie się popisuje i gada o rzeczach, których nawet nie widział na oczy. Dobrze byłoby ujawnić jego oszustwa. Ja bym po prostu najlepszym świecie bym mu nakopał do dupy. Ale znając życie i stalkera, jakże jego przepiękne właśnie wszystko tutaj te rzeczy. Najlepszym świecie pójdziemy sobie spać i magicznym sposobem. Nie wiadomo w ogóle skąd i jak to i gdzie kiedy. On za chwilę wróci i będziemy wreszcie gadać o czymś ciekawszym. Moi drodzy widzowie. Dzięki wam już, o jak sam właśnie, dolny lebruch, to jest ta nagroda, o której mówiłem. Dobra, jesteśmy głodni, zjemy sobie kawałek chlebka, jak każdy dobry stalker. Panie Flincie, ty chyba w ogóle nie śpisz, cześć. Ja bym go z miłą chęcią zabił, ale niestety nie mogę. Nie wiem o co chodzi, chyba muszę się popytać innych ludzi. Tak więc, moi drodzy widzowie, czekajcie, zobaczymy, czy mam jakieś nowsze rzeczy, bo niby zdobyliśmy te 100 tysięcy i powinniśmy zdobywać specjalne nowe rzeczy u tych wszystkich typów, niestety na razie tutaj nic nie widać. To chyba chodzi o tych specjalnych, no ale moi drodzy widzowie, na razie chwilka przerwy, aby wrócimy wtedy, kiedy właśnie znajdziemy jakąś odpowiedź dotyczącą pana Sroki. Dobra, moi drodzy widzowie, troszeczkę poczytałem na internecie i tutaj tak jest, tak jak mówiłem, tak jak mówiliście dokładnie, znajdziemy tutaj Srokę, dokładnie to pana Jazzge.
Cholera człowieku, apteczkę, weź apteczkę. Cholera człowieku, apteczkę, ja nie mogę, co ja gadam. Pip. Dzięki przyjacielu, ale to nie pomoże. Słuchaj, byłem tu człowiekiem z wolności, znaleźliśmy afekt, jak wracaliśmy, wszedłem w anomalię gazową, gdy im pomógł, dałbym sobie radę, ale wziął artefakt i dostał mnie tu. Powiedział, że idzie po pomoc na niego, chcę, żeby ludzie wiedzieli, że można. Najdę go. Nie, Jazga, wracaj do nas! Pomścić Jazgę. No niestety, moi drodzy widzowie. Straciłem apteczkę, hańba, fuck! Pip! Dobra, ale moi drodzy widzowie, nic do tego, trudno. Dzieje się. My mamy pomścić Jazgę, mamy zabić kogoś, spotkać kogoś, rozprawić się z kimś? Rozprawić się. Przyjmijmy, że chyba wiemy, o co chodzi. O ile się nie mylę, chodzi tutaj właśnie o Flinta. Tak więc sobie troszeczkę z nim pogadamy. Ja tutaj czytałem na internecie również, że kiedy mamy już misję rozpraw się z Flintem, kiedy on zaczyna mówić o oazie, czyli o naszej, mojej nawet, to zasłudze ostatniej, którą tam byłem i udało mi się to wszystko zdobyć, to jest już za późno i tej Jazgi nie powinno być w kamieniołomu, a jednak okazało się, że było. Tak więc, panie Flint... Niedawno zdobyłem niezły artefakt. To było coś. Przymknij się! Słyszałeś o kamieniołomach? Fak, czy on naprawdę ciągle musi gadać? Czy on nie widzi, że go nikt nie słucha, bo on wszystkie sobie moje komplementy bierze? To za świnia jedna, idę się przespać. O, mamy. Zemsta pomści Jazgę, czyli mamy jednak z tym typem. Żeby to zapytać, opowiedz mi o artefaktach w kamieniołomach. Ha, nie ma o czym opowiadać, bo już nic tam nie ma. Nie ma sensu szperać w anomalii, który przeczytał Flint, każdy to wie. A więc to ty zostawiłeś swojego kumpla na śmierć w kamieniołomach, co? Nazywał się Jazga, wszedł w anomalię gazową, a ty dałeś hodu z artefaktem. Jak widzisz, dąży mi wszystko przed śmiercią powiedzieć. Nie możesz niczego mi udowodnić, wygadujesz jakieś brednie, masz swoje słowo przeciwko słowu członka wolności. Czarno, widzę twoje szanse. Przekonamy się, biczy! Dobra, to jest pan członek wolności. Tak więc pójdziemy do pana wolności. Hello. Fuck! Cóż, chyba jednak nie. Chciałem to komuś powiedzieć, że on jest debilem i wszystko kłamie. Polowali na Chimerę, więc pokazałem... Chimerę, tak, Chimerę. Kto tu na Chimerę polował? No, kto? No? No kto nie? Kto? Kto jak nie Stalker? No, to Stalker, och! Stilgar! Dobra, moi drodzy widzowie, trudno, trzeba mu jakoś... Trzeba tego pustego łupa skończyć gadać, proszę. Z powodzeniem, jak widzisz. Poszukiwaniu Sroki poinformuj Gontę, fałszywe Sroki do rozpraw się z Flintem. Zakończyłem jakieś tam misje. Gonta to jest przecież wy... Chciałem porozmawiać z tobą o jednym z swoich Stalkerów. Twój Stalker Flint jest na zatonie jako Sroka. Lokalni myśliwi szukają go, bo wystawi ich i uciekł ich towarem. I mam to wierzyć? Możesz iść do kamieniołomów. Tam zginął Jazga, przed śmiercią powiedział mi, że Flint ukradł jego towar i wysłał go na śmierć. Zastanawiałem się, jak udało mu się tak szybko dobyć ten Rafeta. Formułowa jego opowieści musiała być wyssana z palca, porozmawiam z chłopakami. Jeśli twoje słowa się potwierdzą, policzmy się z nim po swojemu. Dobra, moi drodzy widowie, cokolwiek znaczy... Policzymy się po swojemu! Aha! Dzień dobry. Nie. Pif paf. No. Ale dobra, moi drodzy widowie, czekajcie, mam tu jeszcze jakąś misję. Narzędzia... Nagłowisko pijawek, poszukiwaniu Sroki, poinformuj Gontę. Dobra, moi drodzy widzowie, musimy udać się do Gonty. Ty masz coś... Wow, on jest zielony dla mnie, czyli wolność mnie lubi. On, to bardzo fajnie, czekajcie. Czy zaprowadzić mnie do Skadowska? W porządku, chodźmy. Dobra, moi drodzy widzowie, udajemy się do Skadowska. Tam też znajdziemy Gontę, który prosi mnie o odnalezienie Sroki. Tak więc odnaleźliśmy tego debila. Zobaczymy w ogóle, co tu będzie ciekawego. Przy okazji mam jeszcze jedną misję. Mam taką małą notatkę dla pana Sowy. Tak więc pójdziemy sobie do niego i ją oddamy. Ja zapomniałem w ogóle o tym, na samym początku to miałem zrobić, bo sprzedawałem tyle rzeczy i popatrzyłem na dialogi, on tam właśnie miał, że mam coś ciekawego dla ciebie, prawda? Tak więc tak, że to wszystko jest ciekawe. Okej, czekajcie, mam tutaj pan Gonta, hello. Znalazłem sokę, bo stacji Janu przydał się jako widz już załatwiony, szkoda, sam bym chciał rozdeptać tego robala, no nic, tak to dobra, wiadomo, weź to, trzymuję słowa. Poszukiwanie Sroki, poinformuj Gontę, dzięki, mam 1000 kasy, wow, mam 110 tysięcy, ale ty jak zawsze się przyda, dobra, panie Sowa. No już nie, tam mogłoby cię to zainteresować. No tylko chowa z głupi z Triałoka i adresem jest duchy. Dam ci 500. Dobra. Umowa stoi. Ale szmata i nic mi o tym nie powiesz. Przeczytać to chociaż mogłem. Dobrze słyszałeś. Bez sensu. Fuck lodzi. Dobra. Powodzenia. I teraz od następne 1000 kasy. Wracamy do stacji Janu. Proste. Tak więc pogadamy sobie teraz z naszym panem od wolności. I ogarniemy, co zrobili panu Flintowi. O ile jeszcze jest. O ile jeszcze pan Flint jest. Bo jak go nie ma, to wiecie, co to znaczy.
Dobra. Naciśnij dowolny przycisk. Żadnej broni w środku. Dobra, dobra, nie bójcie się. Pana Flinta nie ma. Hej, hej, znacie tego pana Flinta, tego debila? No, tego, no. No. Hello. Chodź i rozgość się. Może nie rozkolić problem nad nimi i się przekonać. Poślesz tobą paru moich chłopaków, pogadaj sobie i jeszcze wszystko będzie w porządku, przyjmiem tych twoich członków monolito. Dobra, moi drodzy widzowie, przychodzę do sprawy przejęcia tych... Dobra, niech za mną idą. Okej, moi drodzy widzowie, zrobiliśmy misję dla naszego pana Lokiego, przywódcę pana tutaj. Mam nadzieję, że on się nie zaczął nawalać, F5. Hello, hello, to nie są monolici, oni są już zdrowi, oni są bardzo fajni. Halo, czemu nie mogę do ciebie gadać, czy ty masz laga? Panie Włóczęga. Co tak sterczysz? Usiądź, pogadamy. Gangbang party? Szanujemy wolność naszych członków i innych stalkerów. Wierzymy, że zona jest otwarta dla wszystkich jako największy dar dla ludzkości. To wielka okazja, by poczynić olbrzymi krok naprzód i wszyscy muszą to zrozumieć. Kto będzie nami dowodził? Nie mamy ścisłej hierarchii. Zapracuj na szacunek, a zyskasz rzeszę popleczników. Pamiętaj jednak, że w trakcie misji zawsze wykonujemy rozkazy dowódcy. No co? Kamery, Tania? Kurde, GoPro normalnie. Dobra, panie Włóczęga, czy mogę z tobą pogadać? Gadać szybciej mi tutaj. Witaj zatem w wolności. Fajnie. Świetnie. Tego nam trzeba. Yeah, no i udało się. No i gdzie te problemy, moi drodzy widzowie? Mamy następnego członka do naszej... Aha, ja mam ich zaprowadzić? No to coś czuję, że będzie ostre ruchanko. Znaczy pif-pafowanie. Dobra, czyli musimy dojść tam. Chyba. Gdzie my jesteśmy? Kurde, trochę daleko. Kurde, jeszcze dalej. Hello. Wy macie tam iść? Daj sobie siana i odłóż broń. Wy mnie lubicie podobno. Łoń, już wolnością jest. Bieram oddział na wyprawie. Chcesz się przyłączyć? Poszedłbym, bardzo mi ciekawi coś, ale teraz nie mogę. Nie mogę, kurde! Aha, czyli mam ich chyba zaprowadzić aż do tego. Co to jest taki typ? Co on w ogóle robi? Halo? Niedługo idziemy na stację jadą. Chodź na mnie. Dobrze, jest po drodze, dołączę do was. Okej, idą do stacji jadą. Na spokojnie. Czyli mamy prawdopodobnie następnego stalkera do właśnie naszej wyprawy do Prypeci. A ja za kilka lat sobie pojadę do Czarnobyla. Zobaczyłem nasz nowy. Kurde, ale osób, moi drodzy widzowie, teraz już nic nie ogarnia. Wszyscy są na mnie zieloni. Ten jest ten GoPro, kamera. Ziomek. Ty jesteś Włóczęga? Nie, dziękuję. Jest Włóczęga. Bieram oddział do... Tak, pójdę z tobą, bardzo chcę się dowiedzieć, co tam przydarzyło. Mam nadzieję, że znajdę odpowiedź w Krypeci. Muszę tylko oczy do Lokiego, ale na pewno nie będzie protestował. Żeby dotrzeć do potrzeby, będzie kombinezon z aparatem. W porządku, mam ciągle swój kombinezon monolitu, a w nim jest coś takiego. Tyle, że... Tylko, że nie mogę się z nim pogadać w Janowie. Okej, chodźmy do Toulusa. Znaczy, czekaj, jak zobaczymy stary pan, musimy go po drodze odebrać i wrócić ten, który noszę. Okej, chodźmy. Dobra, moi drodzy widzowie, następna osoba do Krypeci. I teraz nie wiem, czy jeszcze cokolwiek będzie, czy ktokolwiek jeszcze będzie, czy to już jest mimo wszystko koniec. Pan nasz gruby był w komplecie, to jest Włóczęga, były członek monolitu. Nie sądziłem, że istnieją byli członkowie monolitu, no nic, przekonałem się co potrafi, jak przyjdzie co do czego. Co sądzisz o Włóczędze? Ludzie monolitu to zwykle zaciekli fanatyczni bojownicy, nie wiem czy byłymi członkami, tak samo z wierzchu Włóczęga wygląda na spokojnego, ale pozory mylą. Mam już chyba dość ludzi, możemy ruszać. Moi drodzy widzowie, mamy raz, dwa, trzy, czterech ludzi, w tym ja. A wiecie co to oznacza? Nie wiecie? W następnym odcinku będzie gangbang! Dobra. Przyjmijmy, że trochę przesadziłem. Na najwyższym świecie w następnym odcinku udam się do Prypeci. Chyba, że napiszecie mi w komentarz i jeszcze jednego typka jakiegoś będzie można sobie wyrobić i zdobyć. Bo mam nadzieję, że się przyda, bo gram na średnich ustawieniach trudności. A średnie ustawienia trudności są średnie. Czyli sam wiecie pewnie o to chodzi. Jak ktoś mi zginie, to by było niefajnie, a ja chciałbym, żeby wszyscy przeżyli. Moi drodzy widzowie, na zakończenie optymistycznym tonem. Pan Trapper jakimś cudem zadzwonił na mnie przez komórkę, nie wiem jakim cudem miał tu zasięg w tych podziemiach, ale powiedział, że ma coś ciekawego. Jestem gotów zmierzyć się z Chimerą, świetnym siwy, który nadkosiłem zabij Chimerę, okej. Widział ją z zmierzchu, szła w stronę kompleksu wentylacyjnego. Chimery są stworzeniami nocnymi i terytorialnymi, więc pewnie szła na swoje tereny łowieckie. Tam powinieneś je szukać po zmroku, ale pamiętaj, że w ciemności jest bardziej aktywna. Uważaj na siebie i udanych łowów. Dobra, nieważne. Do zobaczenia. Moi drodzy widzowie, mamy tak, mamy misję. Nocne polenie, palenie. Nocne polowanie, zabij Chimerę.
są drapieżnikami nocnymi, nikt nie wie gdzie te ma swoje, tylko musi ją zabić w nocy, gdy wychodzi na polowanie niedaleko kompleksu wentylacyjnego. Kompleks wentylacyjny jest dokładnie tutaj. Przyjmij, że i tak muszę iść tutaj w nocy, tak więc pośpimy sobie do nocy. Logiczne. Tak do 22 nie będzie. Wiecie, jakich rzeczy nie lubię? Małych cycków? Nikt nie słyszał. Pip! Po drugie, nie lubię Himer. I nie lubię nocy! Noty w Stalkerze! Ja już się boję normalnie. Jak mi jakaś Chimera wydupi za chwilę, nie wiadomo gdzie, to zwariować można. Moi drodzy widzowie, również był teraz komentarz, że Chimery można nazwać wielkołapymi. Ale nazwiemy je inaczej, tylko pierwsze trzeba je znaleźć. Muszę wymyślić jakąś fajną nazwę dla takiej Chimerki. Nie wiem, czy jest noc, czy co, jest dopiero 20, ale teoretycznie to jest dosyć późno. W każdym razie cieszę się, że udało nam się już dobić do Prypeci tyle osób. Zobaczymy, kiedy dojdziemy do Prypeci. Ktoś nas obserwuje, widzimy tutaj jakiegoś jednego wroga. Może to jest właśnie ta Chimera? Nie, jednak nie było. Mamy dwóch i ponownie jeden. A, ta ci naukowcy w bunkrze. Popytałem kilku osób i podobno, kiedy wybadałem to święte jajko, które znalazłem w tym świętym jakże miejscu, w którym jest oaza, kiedy to wszystko wybadają, znajdą leka na raka. Bez sensu. Ło, pani Chimera tutaj już chyba była, tak więc moi drodzy widzowie. Uuu, to już ma tralala. Podobno trzeba być ostrożnym. Tam chyba widziałem jakiś piesek biega, zapiszmy sobie gierkę jak normalny człowiek, który za chwilę ma zginąć. W prawdziwym życiu też można zapisywać. To jest normalne. Hello, panie Chimera. Chimera. No nie jest Chimera, to jest piesek. No słodki piesek. Chodź tu. Chyba, że to jest Chimera. No nie jest Chimera, to jest durny... Fuck, nie ma amunicji do shotguna, no ktoś se jaja robi. Teraz będzie problem zabić nawet ich pieska. Ile ty masz tego życia? Ja szukam Chimery. Moi drodzy widzowie, gdzie tu może być Chimera? O do, piesek! Cholera, jasna, ile ich tu jest! Ufu! Oh shit! Jezus! Oh fuck! O, granat, granat! No klikaj tą, kurwa, nie to! Cztery! Cię marnie! O, fuck! Kuźdę, czy oni serio muszą pchać? Gincie, psy! Ja tu chciałem Chimerę tylko! To jest ten duży pies! Idziesz na fajnego kotka, trafiasz na... Lepiej, żebym tego nie dokończył. Nie, atakujesz mnie, dobra, dobra, dobra. Nie ma atakowania Stilgara, nie atakuj Stilgara, to jednak. Mam 110 tysięcy, mogę sobie pozwolić na takie traszenie amunicji. Kuźwa mać! Więcej ich matka nie miała, serio? Chimera! Gdy wychodzi na polowanie niedaleko kompleksu wentylacyjnego, czyli może być gdzieś obok. Już myślałem, że to jest Chimera. Wow, nóżkę on miał jedną no, złamaną. Ale strasznie smutno. Niedaleko kompleksu wentylacyjnego. Kompleksu wentylacyjnego? Kuźwa, co ja tutaj robię w ogóle? To ja przeciw dolotniczym kompleksie chodzę. No ja to jestem mądry, moi drodzy widzowie, normalnie. Fuck, no to moi drodzy widzowie, wychodzi na to, że w następnym odcinku zabijemy sobie Chimerę w kompleksie wentylacyjnym. Nie, to jest wielochodnicza. Gdzie jest kompleks wentylacyjny? Tu! Fuck, lodzi! No to moi drodzy widzowie, następnym razem popatrzę na mapę. I w następnym odcinku zabijemy tą Chimerę. Ja mam nadzieję, że aktualnie ten odcinek wam się podobał. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!